Witaj, Kingo. Przede wszystkim to jest fakt, że jesteś lewicą. Ale słońce masz tak usytuowane na samej górze, co daje ci charakterystykę osoby, która ma więcej cech z koziorożca. Więc jesteś bardzo dokładna i perfekcyjna to, co robisz. To, co robisz, jest na najwyższym poziomie. Też przez to było tak i jest tak, że przewodniczącą klasy, czy też przewodniczącą jakiegoś koła, czy zawsze jesteś stawiana za wzór innym. Ponieważ masz ascendent w wadze, co się zgadza to, co napisałaś, i w tej wadze ta waga daje ci to, że jesteś osobą troszeczkę przewrotną. Lubisz wolność, niezależność, ale także i przede wszystkim odwagę. Odwagę, co kłóci się w tobie wewnętrznie. Wewnętrznie jesteś cały czas jakby w rozterce. Dlaczego to tak jest? Dlaczego ja muszę to wykonać i dlaczego i w jaki sposób i dlaczego mam to wykonać tak, jak oni chcą, a ja to zrobię po swojemu i zrobię to z perfekcją niewyobrażalną. Więc twoja wyobraźnia, czy twoja osoba jest osobą, która jest bardzo niezależna. Bardzo niezależna, ale też w stosunku do pewnych wykonań. Też dlatego jesteś osobą, która jest na pograniczu medialnych osób. Więc przypuśćmy, w założeniu tak dziennikarz, tak jak osoba, która robi prelekcje, czy też osoba, która lubi się pokazywać, ale lubi także przewodzić. I to jest główna cecha twoja. I tutaj bardzo bym stosował na to, znaczy tutaj zastosował to, mówię tak nieładnie. I też, czy czasami miałaś konflikty, teraz odpowiedz mi tak poza, czy miałaś konflikty z tatą, czy też z rodziną? I teraz, jeżeli te konflikty są, nie przejmuj się, daj znać, tylko wolałbym już na telefon, ze względu na to, że nie chciałbym tutaj na wizji opowiadać o tym, bo to jest bardzo poważne. I teraz tak, jesteś osobą niekonwencjonalną, więc także przez to miałaś pewne kłopoty, albo też byłaś gloryfikowana, teraz, bo to na dwoje wróży, bo to jest takie niejednoznaczne. W szkole na samym początku i też przez to miałaś bardzo ciekawe życie. Bardzo ciekawe życie, które czasami ci umykało pomiędzy i też umyka ci to, co masz kłopot. Masz kłopot, ponieważ jesteś osobą bardzo ładną, masz kłopoty z partnerami konkretnie. Ze swoimi przyjaciółmi, czy też ale płci męskiej, gdzie dziewczyny też ci mogą lekko zazdrościć tego i przez to też jesteś lekko jakby, no trudno, ale odpychana. A tutaj działa po prostu to, co ty byś chciała, czyli być sobą, a przez to też daje ci zupełnie inne odwzorowanie, oddziaływanie, czy też punkt widzenia zupełnie inny. To jest po prostu dla ciebie jakby tabu istnienia. Ponieważ z tym się nie godzisz, a chciałabyś się przytulić do czegoś, co... Ja mówię troszeczkę językiem niezrozumiałym, ale ty wiesz, o co chodzi. I specjalnie dlatego, bo no cóż, to jest tylko vlog i każdy tu może wejść. A to trzeba po prostu umiejętnie rozegrać, żeby nie dostać na lodzie, powiedzmy, życiowym, który czasami staje się tylko krom na szalejącym morzu. Ale czasami, a je bardzo często, po prostu tego lodu nie ma. Cóż, toniemy w
swojej przeszłości, czy też niespełnionej przeszłości, która nas nie może dotknąć. A masz wspaniały okres i masz ten wspaniały okres tylko dlatego, że w tej chwili po prostu jest możliwość dla Ciebie funkcjonowania. To, co jest najważniejsze, to, co zebrałaś już i w tej chwili jesteś w glorii i chwale i abyś zebrała wszystkie winogrona z tej plantacji i zrobiła najlepszy napój. Ambrozję życia. To, co, bo masz szansę w tej chwili właśnie. W tej chwili jesteś na szczycie szczytu. Dopiero taki szczyt przyjdzie, ale dopiero za długi, długi czas. A ten czas jest niepowtarzalny, więc go wykorzystuj w tej chwili w doskonałości jej formy. I korzystaj z niego, ile wachlarz da Ci przeżyć i żyć. Nazwijmy to tak, bo masz szansę, a za chwilę, za parę dni będziesz miała parę, o której sobie nawet nie wyobrażasz. I oby to było szczęście nad szczęściami i korzystaj całymi garściami, bo nazwijmy to Bachus szczęścia Ci pomoże. Trzymaj się, powodzenia. A jak coś, to wolałbym, żebyś przedzwoniła, dlatego że nie lubię tutaj na kosmogramie, ponieważ budować te dane, a nie zapowiedziałeś, żebym je wykreślił, więc zostawię, a ja prosiłem o te dane. A jeszcze jedna rzecz, że wiesz, jest taka sytuacja, że nie wszystko można powiedzieć. Jest wszystko w porządku u Ciebie. To nie chodzi o to, tylko bo inni będą chcieli. A i upublicznianie niektórych rzeczy jest po prostu niewskazane. Jest niewskazane, dlatego mówię nie do Ciebie, tylko do tych innych osób, żeby się nie bały. Zawsze mogą zadzwonić na ten telefon vloga, który jest i zawsze możemy się umówić na jakąś rozmowę. A po to, żeby to było ładne. Ładne są wpisy i wszystko w porządku, ale nie wszystko można podać do wiadomości ogólnych. Do usłyszenia i do zobaczenia. I przede wszystkim pisz. Bardzo mi było miło, że tak szybciutko odpowiedziałaś, a ja Ci też odpowiadam, jak najwięcej tylko mogę. Dziękuję Ci. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.